jak zostałem zapowiedziany, nazywam się Janek Skowera. Z wykształcenia jestem inżynierem, mechanikiem, ukończyłem Politechnikę Wrocławską. Przez pierwszych 10 lat pracowałem jako, może tak właśnie kilka słów o sobie, jako inżynier i konstruktor, a później menadżer, cały czas w branży samochodowej przez ponad 40 lat, w tym 30 poza granicami kraju. W firmach poza granicami kraju, bo to niekoniecznie było, często również to działo się w Polsce. To tyle, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Organizacjami społecznymi, czyli taką aktywnością społeczną, to zająłem się w liceum, jak byłem w drugiej klasie, to był akurat 68 rok i postanowiliśmy z kolegami stworzyć taką organizację bojową, ponieważ uczęszczałem do liceum w Środzie Śląskiej, które mieści się przy ulicy Przelotowej między Legnicą a Wrocławiem, a wtedy liczyliśmy na to, że Ruscy pójdą na Warszawę, to zrobimy tam barykady. Mieliśmy w szkole 10 KBKS-ów, a ja miałem kluczyki jako ten, który tam pomagał nauczycielami z PO, wiedziałem, gdzie one są schowane, to mówi, to zrobimy sobie. No i powstała tam taka organizacja. To tak młodzieżowo i trochę żartobliwie, a później praktycznie założyłem chyba z kilkanaście różnych organizacji, z czego najbardziej jestem dumny, to powołanie Kongresu Polonii Niemieckiej oraz ostatnio Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza. To moim zdaniem są takie to najbardziej znaczące działania organizacyjne. Przed Państwem tutaj mam przyjemność reprezentować Konfederację Spiską jako Stowarzyszenie Monarchistów Polskich. Jest to nie jedyna organizacja tego typu, ale chyba jedyna, która przejawia jakąś taką szerszą aktywność organizacyjną, społeczną, polityczną. Dosyć wcześnie zacząłem się zajmować publicystyką. To było od czasów Solidarności. Tutaj we Wrocławiu mieliśmy takie pismo Młody Demokrata, ponieważ byłem jednym z założycieli Związku Młodzieży Demokratycznej. No i mieliśmy tutaj przy Świdnickiej redakcję. Później powstały różne, z mojej inicjatywy, różne pisma, wydawnictwa. Tutaj mam przed sobą, gdyby ktoś później chciał się tym zainteresować, to jest Herald, takie, które ukazało się pierwszy numer w 1989 roku, czyli na przełomie tej zmiany. To zacząłem wydawać, będąc jeszcze za granicą. A ostatnia rzecz, jedna z ostatnich, to jest Korona Polska, takie nasze pismo, wydawane okazjonalnie przy okazji różnych, czy jakichś tam wydarzeń, które chcemy upamiętnić. Monarchistą, można powiedzieć, jestem od zawsze, ponieważ do tego przekonała mnie moja mama, twierdząc, że to jest najlepsza forma ustroju. To były dosyć dawne lata, bo szkoła podstawowa, więc może tak za bardzo o tym ustroju to ja nie miałem jeszcze zielonego pojęcia, ale wiedziałem, że król to jest najlepsza rzecz, bo był taki Stefan Batory i to był naprawdę polski dobry król, czyli taki, który potrafił rządzić. No i tam miałem jakieś, mama mi nakupowała jakichś tam różnych podszedł królów polskich i takie różne inne wydawnictwa, więc od czwartej klasy tą historią się jakoś zajmuję. A wybrałem zawód inżyniera, bo przy moich poglądach i atmosferze, jaką wyniosłem z domu, nauczyciel historii w tamtych czasach, no to byłby skazany na wegetację. No zresztą inżynier w PRL-u też wegetował, więc na jedno by to wyszło. To tyle tak tytułem tutaj autobiografii. Chciałem
Państwu powiedzieć, to może kilka słów na temat, a to w takim razie teraz nie widzimy. Monarchii w praktyce, co ja pod tym pojęciem rozumiem, taka była tutaj z Państwa strony, ze strony organizatorów sugestia. Więc nie chciałbym mówić o jakichś tam teoretycznych założeniach, ale bardziej o tym, czym jest w takim życiu codziennym, a szczególnie w naszym polskim ujęciu. Jeżeli to pójdzie... O. Mówiąc o monarchii, mówiąc w ogóle o sprawach polskich, no musimy, nie da się tego uniknąć, musimy zacząć od początku, czyli od fundamentów polskiej państwowości, od tego, jak się to w ogóle zaczęło. I to musimy sobie uświadomić, że mamy jak gdyby takie dwa filary tego naszego fundamentu państwowo-narodowego. To jest chrześcijaństwo w wydaniu rzymskokatolickim, bo to jest bardzo ważne i to należy podkreślić, oraz monarchizm, bo to ukształtowało naszą tożsamość, czyli religia, oraz państwowość. Ktoś by powiedział, no cóż, w tym czasie to była taka moda, albo coś, co wiązało się z społecznym rozwojem, ze społeczną ewolucją. Może nie do końca tak, ponieważ jeżeli weźmiemy sobie teraz właśnie pod uwagę mapę tych początków polskiej państwowości, to wcale nie było tak, że to, co się stało, to było jak gdyby taką koleją rzeczy. Wcale nie. To była świadoma decyzja jednego z mądrzejszych Polaków w dziejach polskich, no zresztą dlatego to państwo istnieje, czyli naszego księcia Mieszka I, który zdecydował się na określone rozwiązanie. Jak państwo widzą, ta niebieska plamka tutaj to jest jego, jak gdyby początek jego władztwa, jego korzenie, które się dosyć dynamicznie rozwijało. I żeby myśleć o stworzeniu czegoś, co byłoby wspólne, jednolite, należało wybrać jakąś formułę jednoczącą te ówczesne plemiona słowiańskie, a było ich sporo. I wcale to nie jest powiedziane, że ta forma ustrojowa, jaka została później potwierdzona przez Bolesława Chrobrego, wcale nie musiała być i to nie był automatyzm, ponieważ Słowianie byli raczej przyzwyczajeni do formy takiego stadnego życia wiesowego i to mamy po jednej i po drugiej stronie ówczesnego władztwa Mieszka I. Bo za Odrą mieliśmy Wieletów, Łużyczan i tak dalej, którzy ani nie chcieli przyjąć chrześcijaństwa, ani nie chcieli się zjednoczyć, nie stworzyli żadnej spójnej państwowości, nie stworzyli żadnej organizacji. Powstał co prawda Związek Wieletów, ale to była taka bardzo luźna. Podobnie było zresztą na wschodzie. Prusowie, Jadźwingowie i inni, też bardzo waleczne plemiona, natomiast mające wstręt, jak gdyby można by tak powiedzieć, do władzy centralnej. Ruś, czyli cała tutaj to morze słowiańskie na wschód od Bugu, musimy o tym wiedzieć, że udało im się dopiero zjednoczyć za sprawą Ruryka, czyli importowanego władcę z plemion skandynawskich i wynikało to z tego, że oni po prostu nie byli w stanie się zorganizować, bo początki organizacji zawsze wynikały z jakiejś właśnie takiej struktury rodowej, która się rozprzestrzeniała. I w tym morzu tej słowiańszczyzny
praktycznie tylko Polacy i Czesi stworzyli własne. Przy czym o ile Czesi mieli było kilka rodów takich książęcych, przywódczych, inaczej mówiąc, bo byli Przemyślidzi i Sławkowicze, z których między innymi pochodził święty Wojciech, to u nas byli to tylko Piastowie. Nie było żadnego konkurencyjnego rodu, tak jak na przykład weźmiemy pod uwagę plemiona germańskie, gdzie praktycznie każde z nich miało, stąd też w Niemczech czy w innych krajach, dziesiątki różnych rodów dynastycznych, bo z nich one właśnie z tych pierwotnych książąt plemiennych wywodzą się te rody dynastyczne, chociażby tam Wettynowie, Wittelsbachowie czy wiele innych, i oni są, większość funkcjonuje do dzisiaj. Nowe wśród Franków dosyć wcześnie, ale to już była, to nie była dynastia taka plemienna, bo tymi byli Merowingowie, ale później z Majordonusa Pepina Małego wyszła dynastia Kapetyngów, i to już jest jak gdyby z tej oligarchii państwowej, a nie z plemiennej. Natomiast tutaj na naszym gruncie właściwie Piastowie byli jedynymi w tym morzu plemion, które były od siebie mniej lub bardziej oddalone. Natomiast to, co znajdowało się pomiędzy Odrą a Bugiem, musiało mieć dosyć zbliżoną kulturę, ponieważ opanowanie tych plemion przez pierwszych dwóch Piastów przebiegło w miarę łagodnie i skutecznie, w przeciwieństwie do możliwości opanowania tych plemion za zachodnią, czyli za Odrą z jednej strony, za Bugiem z drugiej strony. Mamy właśnie przykład Czechów, gdzie przecież Chrobry panował przez 2 lata, ale został wypędzony, czyli ta animozja, ta różnica plemienna w tym czasie już była jakoś dostrzegalna. I teraz, żeby to morze tych bardzo szybko wchłanianych w strukturę państwową tych pierwszych Piastów w jakiś sposób skonsolidować, była potrzebna jedna filozofia państwowotwórcza. I lub jej nieprzyjęcie, tak jak na co zdecydowali się inni. Mogła być to religia rzymskokatolicka, ale bardziej naturalnym w tym czasie byłaby jeszcze wtedy katolicyzm słowiański, czyli wschodni. Jeszcze wtedy przecież nie było schizmy, czyli na kościół wschodni, bizantyjski i zachodni, ale te kulturowe różnice były bardzo widoczne, stąd też został powołany Cyryl i Metody jako ci apostołowie dla Słowian. I na taką opcję też przecież Mieszko mógł się zdecydować. Pierwsza budowla sakralna we Wrocławiu, w tym miejscu mniej więcej, gdzie stoi katedra, to była właśnie tego obrządku wschodniego, słowiańskiego wschodniego. Dopiero później powstała katedra łacińska na tym miejscu, na Ostrowie Tumskim. Więc to była bardzo świadoma decyzja Mieszka, który moim przekonaniem nieprzypadkowo w tym morzu z jednej strony różnych plemion słowiańskich, a z drugiej strony wpływu tego chrześcijaństwa wschodniego zdecydował się na zachodnie. Bo
No moglibyśmy sobie wyobrazić, on wtedy, podejrzewam, że miał tą wyobraźnię, że gdyby zdecydował się na to chrześcijaństwo wschodnie, to weszlibyśmy w tą całą kulturę wschodnią i bylibyśmy no, jednym wspólnym morzem tego, tej słowiańszczyzny, niekoniecznie posiadający swoją odrębność i tożsamość. Stąd też to był może kontrowersyjny, ale świadomy wybór tej własnej tożsamości. Drugim takim czynnikiem politycznym, tym drugim filarem tego fundamentu, to jest koronacja Bolesława Chorobrego na króla Polski. My to tak podchodzimy do tego, no chrzest Polski, początek polskiej państwowości i tak dalej, to jest pewna symbolika, natomiast takim rzeczywistym uznaniem polskiej państwowości w sensie zrozumienia takiego dyplomatycznego, a wtedy też to pojęcie przecież już funkcjonowało, to była dopiero koronacja. Wtedy dopiero dane państwo wchodziło w poczet państw europejskich. Tak? No, taka była kolej rzeczy. Król był pomazańcem Bożym. On miał przyrodzone prawo do władzy, przyrodzone prawo do ziemi, czego nie miał książę. I dopiero to ta koronacja była zwieńczeniem. I jak był to trudny proces, to możemy sobie wyobrazić, że od bardzo istotnego, ale gestu w 1000 roku w Gnieźnie do koronacji trwało aż 25 lat. Chorobry był świadom tego i podejmował działania, jak w historiografii się to ujmuje, no może tak żartobliwie ta nasza przyjaźń polsko-węgierska jest między innymi z tego względu, że Węgrzy to mają naszą koronę, prawda? Bo tą koronę świętego Stefana to miał otrzymać Chorobry. Tylko, że właśnie Bizancjum, wtedy Konstantynopol, pamiętamy, jeszcze jest to przed schizmą 1054 roku, oferowało koronę Stefanowi swoją. Co by to oznaczało? Że Węgry stałyby się filarem tutaj w tej części Europy tego chrześcijaństwa wschodniego i dopiero szybki manewr, nazwijmy to, polityczny, przyznanie tej korony, która miała być dla Bolesława Stefanowi, spowodowało, że to chrześcijaństwo tego obrządku zachodniego ugruntowało się na terenie państw węgierskich, czyli na terenie państw Królestwa Węgierskiego, gdzie i tak ten Kościół Wschodni jest bardzo żywy i mocny. Bo wtedy to była przecież, no jeszcze nie, Słowacy jeszcze wtedy nie mieli, Słowacy byli bardziej, Słowacja i Morawy były pod wpływami Polski, a za czasów Bolesława Chorobrego integralną częścią państwa polskiego, ale mimo wszystko na tych ziemiach ten wpływ tego kościoła wschodniego był duży. I gdyby Stefan zdecydował się na przyjęcie korony z Konstantynopola, te wpływy tego wschodniego chrześcijaństwa by się mocno przesunęły. Także pamiętając o tych dwóch bardzo istotnych fragmentach, myślę, że powinniśmy do tego odwoływać się również równie dobrze współcześnie.
One absolutnie nic nie straciły na swojej wartości i autentyczności. Co prawda w naszym życiu społeczno-politycznym praktycznie odrzuciliśmy ten drugi element, tą drugą kolumnę tego, tej naszej tożsamości, monarchizm, i odwołujemy się jedynie do katolicyzmu, i to już w coraz mniejszym stopniu, czyli można by powiedzieć, pomału zaczynamy zatracać swoją tożsamość. A, no właśnie, zapomniałem tutaj Państwu, to tak dla zobrazowania, władztwo, tam mieliśmy ten punkt takie wyjścia tego Bolesława Mieszka, tutaj mamy już państwo, można powiedzieć, na wieki ukształtowane w sensie kulturowym i historycznym, pokazujące obszary naszych wpływów. Mamy Łużyce, czyli część tej Słowiańszczyzny zachodniej. Mamy Morawy i Słowację oraz te grody czerwieńskie, o które później były przez następne dwa stulecia ostre spory i walki. I właściwie tak ukształtowane państwo z mniejszymi lub większymi problemami, ale funkcjonowało do roku 1138. Problemów oczywiście nie brakowało, ale było to dosyć jednolite lub zdobywające się na jednolitość władzy do czasu Bolesława Krzywoustego. No nie chcę tutaj wnikać w te walki dynastyczne o tron i koronę. Natomiast po ciężkich bojach takich właśnie wewnętrznych Bolesław Krzywousty, mając czterech synów i brzemienną żonę, bo ten ostatni był pogrobowcem, doszedł jednak do wniosku, że należałoby w jakiś sposób tą monarchię uporządkować, to władztwo uporządkować, i próbował wprowadzić system organizacji państwa taki, jak funkcjonował na Zachodzie, czyli model lenny, który składał się jak gdyby z takiej drabiny, gdzie na górze był król, później ci wyżsi dostojnicy, szczebel średni, szczebel najniższy, czyli rycerstwo. Ta hierarchia, w tej hierarchii tego modelu lennego w Polsce nie było. Dokonując podziału państwa na to, co tutaj widzimy, na części przyznane jego żyjącym synom oraz dziedzictwo dla żony Salomei, pozostawił dzielnicę tą centralną, taką jak gdyby koronną. Natomiast ta jego, i to był pomysł wcale nie był zły, tylko no niestety nie wziął pod uwagę tego, o czym wiedzieli jego przodkowie, to znaczy szczególnie Bolesław Chrobry, że istotą tego państwa, symbolem państwa, to jest korona. I dokonując podziału, ustanowił seniora, ustanowił tą dzielnicę senioralną, miasto główne, czyli Kraków, i ten, kto władał Krakowem, był tym seniorem zwierzchnim. Natomiast sam się nie koronował, nie doprowadził do tego za życia miałby być koronowany jego syn, co stałoby się właśnie tym symbolem, jak i również siłą jednoczącą państwo.
ponieważ po jego śmierci dosyć szybko Władysław, zwany wygnańcem, próbował podporządkować braci, bracia się zjednoczyli, wypędzili jego, więc brak tego uporządkowania, a przecież to funkcjonowało już przecież w Anglii, funkcjonowało we Francji, więc nie było to jakieś odkrycie, Rzesza Niemiecka na tym bazowała, że co prawda był to elekcyjny ten cesarz, wybieralny król, natomiast jakoś ci poszczególni władcy różnych księstw, margrabstw i innych posiadłości kościelnych dogadywali się, bo został stworzony pewien system. I podobny system chciał stworzyć Przybyłsty, tylko zapomniał właśnie o tym jednym czynniku, o tej koronie. W moim przekonaniu był to czynnik decydujący. W ten sposób państwo na następne dwa stulecia popadło wewnętrzne konflikty, brak spójności, no, przejściowo panowali książęta śląscy, przejściowo małopolscy, zdobywając większość władzy, ale nigdy nie było to państwo wspólne i ono straciło praktycznie swoją pozycję liczącego się, takiego rozgrywającego w Europie tutaj tej środkowej. Musimy pamiętać o tym, że właśnie ci polscy władcy, ci wielcy, czyli Bolesławowie, Chrobry, Śmiały, Krzywousty, w dużej mierze decydowali, kto będzie zasiadał na tronie w Budapeszcie, Pradze czy w Kijowie. Bo to silne, w miarę silne, spójne państwo na to było stać. Po tym rozbiciu dzielnicowym sytuacja się odwróciła. To nasi sąsiedzi zaczęli decydować o tym, kto gdzie będzie rządził. A w tym już końcowym okresie tego rozbicia całe części, całe dzielnice zaczynały być przełączane do sąsiadów w postaci lenn. I właśnie mamy tutaj próby odrodzenia polskiego państwa i tutaj trzeba powiedzieć, że ta myśl, ta idea wyszła właśnie ze strony tego ośrodka duchowego, czyli ze strony Kościoła. To biskup poznański Świnka był tym, który, można by tak powiedzieć, namówił księcia wielkopolskiego. I tutaj mamy, widzimy tą mapę tego rozbicia dzielnicowego księcia wielkopolskiego i pomorskiego, bo schedę po lokalnych władcach pomorskich przejął nie z dynastii piastowskiej, ale możnych pomorskich. Na zasadzie umowy o sukcesję przejął Przemysł II i stał się księciem pomorskim i wielkopolskim. I Jakub Świnka namówił go do starań o koronę, czyli odnowienie idei królestwa. Ale popatrzmy, to był skrawek, czyli taki mały, drobny klin, nawet nie cała Wielkopolska, bo tutaj konkurował z książętami śląskimi, Henrykiem Głogowskim, w tym czasie najsilniejszym z tych książąt, mając Pomorze i Wielkopolskę, ale byłby to czynnik taki, który by powodował ten proces tego jednoczenia. Niestety nie przyszło mu jako królowi Polski sprawować długo władzy, ponieważ nasi sąsiedzi z Brandenburczycy, tutaj jeszcze ich nie widać na tej mapie,
to postanowili się pozbyć. No i zorganizowali spisek i zamordowali po pół roku sprawowania władzy przez Przemysła. Do tej idei, do tego, to nie zostało zjednoczone, no ale na szczęście mieliśmy innego, bardzo ambitnego księcia, który miał na imię Władysława, później otrzymał przydomek Łokietek. I on już był w porozumieniu właśnie z Przemysłem. To był książę Kujawski, z Przemysłem co do tej koronacji. Później no on przejął tą ideę i wcale nie trwało to, nie było to takie łatwe, bo walczył o tą koronę no prawie 20 lat. Z różnymi mniejszymi lub większymi sukcesami i porażkami, ale w końcu nastąpiło odrodzenie idei Królestwa Polskiego, bo ta idea Królestwa Polskiego, ona praktycznie rozstrzygała o tym, że państwo polskie mogło dalej istnieć i mogło być w sensie takim politycznym jako podmiot międzynarodowy, mogło dalej istnieć. Gdyby nie to, no to jedno, może dwa pokolenia wystarczyłyby na to, żeby te ziemie, które tutaj pozostały bez znaczących wpływów, to znaczy, bo już w tym czasie nie było Pomorza, praktycznie Śląsk został już rozparcelowany, czy prawie rozparcelowany. Na Mazowsze mocno wchodzili książęta ruscy. Swoje apetyty co do nie mieli Brandenburczycy i Krzyżacy, co do Wielkopolski. No a następne lata panowania Wacława II i na szczęście bardzo krótkie i bez koronacji Wacława III, które zajęły Małopolskę. Czy był taki czas, że praktycznie to państwo funkcjonowało w sferze tylko takiej jakiejś świadomości, czy nawet, można by powiedzieć, podświadomości. W tym roku obchodzimy 700-lecie koronacji Władysława Łokietka na króla Polski. My jako Konfederacja przygotowaliśmy dosyć taki bogaty program obchodów, no sytuacja pandemiczna spowodowała, że musieliśmy z tego praktycznie ze wszystkiego zrezygnować. Rozpoczęliśmy mszą świętą w katedrze na Wawelu. No i być może zakończymy w listopadzie, jeżeli nie będzie nawrotu epidemii, uroczystością w magistracie, gdzie mieliśmy już to, mamy od prawie od roku zarezerwowaną salę. To tak a propos. Łokietkowi udała się ta odnowa idei państwa polskiego. Co prawda to pojęcie polskości, ono funkcjonowało jeszcze w strukturach kościelnych. W dalszym ciągu był arcybiskup gnieźnieński, pod którego podlegały poszczególne biskupstwa, łącznie z Wrocławiem, łącznie z Lubuszem, czyli ziemią lubuską, Kamieniem, ponieważ na Kołobrzeg się nie ostał, ale powstała nowa decyzja w Kamieniu na Pomorzu, był Płock, Kraków, później powstał Przemyśl. I to była jedyna jeszcze struktura, która jak gdyby przypominała o istnieniu państwa, ale to była no, struktura kościelna, ona mogła, nie musiała istnieć. Zjednoczenie państwa za czasu Łokietka, jak tutaj widzimy na tej mapie, jest pojęciem takim, powiedzmy sobie, mocno
symbolicznym. Ponieważ udało się, tak jak początkowo przemysł koronował się, jak gdyby odnawiając tą ideę, koronował się posiadając Wielkopolskę, nie w tym wymiarze, co już Łokietek i Pomorze Gdańskie, którego Łokietek w czasie koronacji już nie posiadał, przyłączył Małopolskę, wypierając Czechów. Natomiast nie udało mi się przekonać do jedności ani Mazowsza, ani Kujaw, nie mówiąc o najważniejszej, bardzo ważnej, no chyba jednej z najważniejszych dzielnic Śląsk, bo to był najbardziej ludny i zamożny region, zamożna dzielnica. No, odpadła nowa marchia, powstał taki twór, no niestety nasz tutejszy książę śląski Rogatka po prostu dał zastaw, którego nie mógł później wykupić i ta ziemia przeszła na rzecz Brandenburgii. Ale nic to, że to państwo było takie jeszcze małe i wcale nie takie słabe już, ale najważniejsze, że istniało. Ono zostało uznane, podobnie jak koronacja Chrobrego, za ponownie podmiot prawa międzynarodowego. Uznał to państwo, uznała to Stolica Apostolska. Co prawda Luksemburczycy, Jan Luksemburski uważał to, że jest to nie jest żaden król Polski, tylko król Krakowa, ale to nie zmieniało postaci rzeczy. Ta idea polskiej państwowości, ona odrodziła się i trwała przez następne 400 ponad lat, 470 lat do czasów rozbiorów z większymi lub mniejszymi sukcesami, ponieważ no, istotą była tutaj akurat nie było problemów, ponieważ Łokietek jako ten, który wywalczył sobie tą koronę, przejął władzę, miał tylko jednego syna, więc nie było problemu z sukcesją. Kazimierz Wielki był może nie takim walecznym, ja nie mówię, że nie był walecznym, ale no, Łokietek w naszym takim współczesnym pojęciu można byłoby go nazwać takim jakimś zawadiaką, który najpierw bił, a później myślał. Bardzo często tak było i niekoniecznie wszystkie jego decyzje musiały być takie, jakie były najważniejsze, ale był to człowiek twardy, którego no, nie dało się ani przekupić, ani złamać. Miał tą ideę fix, odrodzenie tego królestwa i dzięki Bogu mu się to udało. Kazimierz Wielki był człowiekiem już bardziej działającym politycznie, dyplomatycznie. Powiększył to władztwo, starał się mnóstwo tych drobnych nabytków na terytorium dawnego Królestwa Polskiego przyłączyć. No, przyłączył bardzo duży, że tak powiem, kęs, zdobył, to była Ruś Czerwona, to bardzo mocno wzmocniło, poważnie wzmocniło państwo. Popełnił jeden zasadniczy, tragiczny dla następnych dziejów Polski. Podjął decyzję o gdyby przekazaniu władzy na rzecz innej dynastii. Nie mając syna, mając jedynie córki, w pojęciu tym ogólnoeuropejskim, również w Polsce panowała tutaj ta zasada tego prawa salickiego, czyli dziedziczenia tronu przez mężczyzn w linii męskiej.
Ona tak była sobie, powiedzmy sobie, mocno rygorystycznie przestrzegana we Francji, ale już niekoniecznie w Anglii, gdzie mamy chyba na więcej królowych niż królów. Więc można było to osiągnąć, jak i zresztą jego, co prawda pokądzieli Piast, Ludwik Węgierski, no nie sprawdził się zupełnie jako król polski. Ta władza przeszła na rzecz Andegawenów, ale przy tym jeszcze, że utraciliśmy tą ciągłość dynastyczną, a mieliśmy dynastię i to była jedna z najstarszych europejskich w tym czasie, bo oprócz tych Kapetyngów, którzy byli starsi, no to byli jeszcze Rurykowicze z takich tych starych dynastii oprócz Piastu, bo ci wszyscy później tam Hohenzollernowie czy Habsburgowie to jeszcze byli kmioty na scenie politycznej. Więc tutaj to był jego tragiczny błąd, który był kontynuowany. Błąd w sensie takim polityczno-dynastycznym, jak i również w samym podejściu do istoty władzy, do monarchii. Od tego momentu następuje proces, można by powiedzieć, demonarchizacji państwa. To, co stworzyli przez 400 lat pierwsi Piastowie, łącznie z Kazimierzem Wielkim, który nie tylko powiększył państwo, ale nadał mu ramy organizacyjne naprawdę dobrze funkcjonującego, nowoczesnego na ówczesne czasy państwa. Nieprzypadkowo mówi się o tym, że zastał Polskę drewnianą, pozostawił murowaną. Tutaj chodzi o to, co budowano w sensie obronności, bo to decydowało, czy tam, no niestety w Polsce, można powiedzieć niestety, dlatego że to była bardzo nietrwała konstrukcja w postaci drewnianej, ale powstało w jego czasach mnóstwo budowli kamiennych, które dawały to bezpieczeństwo w stosunku do sąsiadów. Przekazanie władzy na rzecz Ludwika Węgierskiego nie odbyło się bez tak zwanej zgody panów. Czyli nastąpił pierwszy wyłom w zasadzie dziedziczności tronu. Monarchia to jest władza dziedziczna. My wprowadziliśmy to dziedziczenie, też odbywało się za mniejszą lub większą zgodą możnych tych poddanych w sensie znaczenia książąt, hrabiów, baronów, ale zasada była święta. Bardzo to wyraźnie widać na przykładzie Francji. Czy ten król był dobry, czy on był kiepski, czy on się jeszcze nie narodził, czy narodził, tak jak było w przypadku sukcesji ostatnich z rodu Kapetyngów, a później przejęła władzę przecież ta boczna linia Walezjuszy, to prawo dziedziczenia było świętością, na którą nie ważył się podnieść ręki nikt. I tą zasadę niestety Kazimierz nie utwierdził, tylko ją podważył. Ponieważ Ludwik Węgierski za zgodą panów polskich, udzielając im pewnych, nazwijmy to dzisiaj, przywilejów, bonifikat, czyli były pierwsze przywileje, tak zwane budzińskie, z których następowało uszczuplenie kompetencji monarchy, wpływu do skarbu państwa i tak dalej. I ten proces został zapoczątkowany i nastąpił dosyć istotny moment, kiedy ten Ludwik Węgierski też nie miał żadnego syna. I trzeba było przejść
na tą linię pokądzieli. I tutaj też możni panowie polscy musieli się na to zgodzić. No i tu mamy następne przywileje, czyli następne uszczuplenie władzy, czyli tak zwane przywileje koszyckie. No i teraz następuje dosyć istotny moment, taki zwrotny. Mogliśmy wrócić do tej tradycji piastowskiej, czyli tej władzy z woli Boga. Godząc się, oczywiście to wynikało z układów między jeszcze obowiązujących ten sojusz z Węgrami, godząc się na przejęcie władzy przez jedną z córek, ale wybierając dla niej męża. Bo wiadomo było, że tutaj działania, czyli ta walka o władzę, Ziemowit tą walkę o władzę książę Mazowiecki przegrał przy istotnym wpływie węgierskim. No, tutaj Małopolska przegrałaby tą rywalizację z Wielkopolską i Mazowszem, gdyby nie wsparcie wojskowe ze strony Węgier. Ale to ci możni zadecydowali o tym, kto będzie jej mężem, czyli w jaki sposób będzie kształtowała się władza w Polsce. Zdecydowano na księcia litewskiego. Był to wybór tragiczny, chociaż historiografia przedstawia to zupełnie inaczej, no ale niestety tak jest z tą historią. Ponieważ on podważył właśnie tą dziedziczność tronu. Od tego momentu, o ile w jakiś sposób Jadwiga była uznawana za piastównę i tą jak gdyby dziedziczkę tego, prawowitą dziedziczkę tego tronu, to Jagiełłosz był zupełnie obcym człowiekiem. Obcym w pełnym tego słowa znaczeniu. I to musimy sobie uzmysłowić. Na jego władzę zgodzili się możni, no nie za darmo, to jest tak jak teraz przy wyborach prezydenckich. Ktoś to finansuje, nie? Ktoś za to płaci i później nikomu nic nie daje za darmo, czyli później żąda za to własnej dywidendy. Ale no, Jagiełło myślał o Litwie, zresztą trudno mu mieć to za złe. Jego sprawy polskie zupełnie nie obchodziły, zupełnie nie interesowały. Był to słaby król, przedstawiany no, zupełnie inaczej w kontekście tej zupełnie bezowocnej bitwy pod Grunwaldem, ale jako ten wielki władca. Był to słaby człowiek, który za jego panowania został podważony cały system monarchii w Polsce. Tyle przywilejów, jakie nadanych było możnym, spowodowało, że monarchia straciła swój charakter, to znaczy straciła swoją istotę. Jeżeli weźmiemy, no i właśnie, panowanie się zakończyło Jagiellonu w Polsce na roku na śmierci Zygmunta Augusta w 1572 roku, gdzie monarchia została zupełnie zdemontowana. Umiera ostatni już elekcyjny król, ale w ramach dynastii jeszcze i na co się decyduje społeczeństwo polskie? Na republikę, na króla elekcyjnego. Państwo, które w którym władzę przejął stan szlachecki, czyli ta, nazwijmy to, klasa średnia, której emanacją był Sejm i właściwie to była sejmokracja,
no, demokracja szlachecka, gdzie król był jedynie symbolem państwa bez żadnych kompetencji. O ile dzisiaj mówimy o słabych monarchiach zachodnich, to ci monarchowie dzisiejsi w takiej Szwecji czy Hiszpanii, gdzie nie mają wiele do powiedzenia, to ci nasi wcześniej jeszcze mieli mniej. Nie mogli podjąć żadnej decyzji. O wszystkim decydował Sejm i Sejmiki. I ten kolos polityczny, jaki właściwie terytorialny, jaki powstał, to był słoń na glinianych nogach. Polska liczyła się tylko wtedy, kiedy była potrzebna w jakichś tam układach, nie prowadziła praktycznie żadnej istotnej polityki własnej, zagranicznej. No i od śmierci ostatniego Jagiellona do pierwszego rozbioru Polski było dokładnie 200 lat. W 1772 roku był pierwszy rozbiór Polski, on praktycznie oznaczał koniec państwa polskiego. Po pierwszym rozbiorze ambasadorowie, nie można było podjąć żadnej decyzji, nawet mianować jakiegoś tam podrzędnego urzędnika bez tego, jeżeli się ambasadorowie Rosji, Prus i Austrii ze sobą nie dogadali, co do nominacji na przykład na biskupa. Kolejne rozbiory były tylko po prostu kwestią czasu, nie można było, że tak powiem, przełknąć tyle naraz, żeby zlikwidować to państwo. I tutaj specjalnie to pokazuję, żeby uzmysłowić państwu, czym i co należy uważać za monarchię. O ile to państwo piastowskie przeżywało różne kryzysy, chociażby nawet ten najazd tych Czechów, Rusinów i Niemców z trzech stron, upadek w 1034 roku, prawda? Praktycznie zniszczenie państwa, wywiezienie insygniów, etc. To jednak była idea. Kazimierz Odnowiciel, on nie chciał być palatynem reńskim, bo powiedział, on ma swoje królestwo. Ja jestem spadkobiercą władzy królewskiej. Przyjechał tutaj, no co prawda to był chyba jedyny przypadek w historii, kiedy Niemcy nam pomogli, bo matka no, wyposażyła go w miarę silną armię, bo wtedy nam się mówiło, że albo 300, albo 500 tych zbrojnych miał, to na ówczesne czasy to była potęga. Więc odzyskał to, oczywiście nie spacerkiem, ale odzyskał to państwo, a jego syn, no, gdyby nie popełnił takiego kardynalnego błędu jak zabójstwo biskupa, Bolesław Śmiały miał szansę powtórzyć sukcesy Bolesława Chrobrego. No niestety, ale to pokazuje, czym była monarchia. Po Unii z Litwinami mamy potężne państwo w sensie terytorialnym, no bo tam ludności na tym wschodzie było niewiele. Później było więcej problemów niż ludzi. Ale teoretycznie, a nawet i praktycznie, państwo, które powinno odgrywać jakąś rolę, praktycznie walczyło o egzystencję, o przetrwanie. My broniliśmy się przed zakusami rozbiorów Polski, bo chcieli to zrobić Szwedzi, Habsburgowie i tak dalej. No więc jak można sobie wyobrazić sytuację normalnego państwa, gdzie ktoś tak maleńki jak ci Habsburgowie wtedy, ci ówcześni, chcieli rozbierać taką Polskę, czy Krzyżacy, czy późniejsi Prusy, gdzie to był, no nie wiem, ułamek, jedna, nie wiem, 5% polskiej powierzchni, czy no później jak się połączyli z tą, czy wcześniej jeszcze osobno występująca Brandenburgia, musieliśmy się liczyć z ich zdaniem. A to nawet nie było wielkości Dolnego Śląska. Przy państwie, które teoretycznie ma 1 000 000 km².
To pokazuje słabość tego politycznego. Polska istniała, czyli już nie było królestwa, bo od tego to była Rzeczpospolita Obojga Narodów, czyli pierwsza republika. Dzisiaj mamy ją trzecią, a wtedy była pierwsza, więc tutaj używanie określenia monarchii do pierwszej republiki jest po prostu no, pewnego rodzaju niedorzecznością, ponieważ nie kontynuujemy w tej chwili królestwa, tylko republikę, nie? Odwołując się do tej pierwszej. No i właśnie doszliśmy do tego 95 roku, który był no, tym gwoździem do trumny, ale jeszcze wcześniej mieliśmy jak gdyby taką refleksję, próbę odbudowy monarchii w Polsce. To była Konstytucja 3 maja. I tutaj mamy do czynienia z następnym wielkim fałszem historycznym, bo jak dzisiaj Państwo słyszycie o świętowaniu 3 maja, wymienia się to w różnych konfiguracjach ideowo-politycznych, natomiast nikt nie powie, że jest to święto monarchii. Istotą Konstytucji 3 maja to wszystko, co tam zapisane było, to była treść, którą należało coś tam wypełnić. Istotą tego aktu prawnego było przywrócenie monarchii w Polsce. Współcześnie mówi się odwrotnie, że jest to święto demokracji. Święto jakiejś tam demokracji, równości obywateli i takie no bzdury na kiju. Wręcz odwrotnie, bo ona odbierała to prawa tej szlachcie takiej, która nic nie miała, nie gołocie tak zwane. Ja wielokrotnie pisałem na ten temat do artykuły o tym, również wysłałem różne pisma do naszych władz, żeby nie nadużywali tego pojęcia Konstytucji 3 maja. Ja się zgadzam, tak, jest to święto narodowe, kościelne i państwowe. Ma trójwymiarowe święto, bo jest to naprawdę, to była wielka rzecz, że wtedy ci ludzie, pomimo różnych konfiguracji, uzależnień, polscy politycy byli tak skorumpowani, że pieniądze, czyli te łapówki brali wszyscy. Najważniejsi, od największych tych dostojników państwowych, łącznie z królami, to nie był ostatni Stanisław August Poniatowski, który był zadłużony. Bo pieniądze brali wszyscy. Łącznie z Sobieskim, który był, można by tak powiedzieć, w tym znaczeniu lennikiem francuskim, bo brał normalnie regularną pensję z Paryża. Taka była ta monarchia tego okresu pomiędzy 572. Konstytucja 3 maja przywraca ideę, status państwa polskiego jako monarchii dziedzicznej. No niestety to nie mogło się przyjąć w tym czasie, bo mieliśmy trzech sąsiadów na tyle silnych, a my byliśmy na tyle słabi. Społeczeństwo było jeszcze na tyle chore, że elity rozumiały to, natomiast masy poparły Targowice. Masy nie stanęły w obronie konstytucji. Najbardziej walecznie wsławili się, największą walecznością wsławili się w tamtym czasie, wiecie Państwo kto? Polscy Tatarzy, którzy najbardziej gremialnie odpowiedzieli na to hasło obrony Konstytucji. No i to było takie epitafium, ale bardzo ważne, można porównać w sensie ideowym do tego fundamentu polskiej państwowości, bo ona wróciła do tej idei państwowości, monarchii. I mieliśmy później te 123 lata tej zależności, a właściwie 120 lat, bo 121, pod koniec I wojny światowej powraca idea odrodzenia Królestwa Polskiego. Układ polityczny, jaki zaistniał w wyniku
I wojny światowej stworzył możliwość odrodzenia wielu państw europejskich, w tym Polski. I no, jaka była myśl? No, jak odbudowujemy państwo polskie, to, no, to musi być monarchia, to musi być królestwo. Będzie pytanie, kto nim będzie. No, były problemy z tym, stąd też powołano Radę Regencyjną. Nie było kandydata na króla, no nie mieliśmy własnej dynastii. No, Piastowie już niestety wymarli. Ostatnia z rodu Piastowskiego, serce jej leży, jest złożone tutaj u sióstr Urszulanek w tej kaplicy. Karolina zmarła w 1705 roku. No więc trzeba było zdecydować. Nie był to dobry czas na decydowanie o tym, kto będzie głową państwa, więc postanowiono powołać Radę Regencyjną. I ta Rada Regencyjna składała się z trzech osób. Jeden z najbardziej zasłużonych tego okresu I wojny światowej, książę Lubomirski, hrabia Ostrowski, czyli taki polityk reprezentujący ugrupowania umiarkowane, oraz, no kto, no, nie może zabraknąć kościoła, był kardynał, biskup, później kardynał Kakowski. Kardynał Królestwa Polskiego, i takiego tytułu używał do końca swoich dni. Państwa centralne, no, będąc w kłopotach, postanowiły wyciągnąć rękę do społeczności polskiej, no, obiecując, no bo coś musiały dać w zamian, że w takim razie odrodzi się Królestwo Polskie z ziem, oczywiście nie, które oni zagarnęli, tylko z ziem zaboru rosyjskiego. I ta deklaracja z 1916 roku, 5 listopada, o tym mówi, no to nie było tak, że oni tak bardzo chętnie, oni bardziej by woleli to wojsko niż dać te prawa polityczne, no ale to się ciągnęło dosyć długo i w końcu ta Rada Regencyjna powstała i ona została zaprzysiężona, czyli nastąpiła intronizacja Rady Regencyjnej 27 października 1917 roku. To nowe państwo, bo państwo istnieje wtedy, kiedy jest władza, czyli rząd, jest terytorium, istnieje organizacja. I to moglibyśmy nazwać początkiem polskiej państwowości. Po I wojnie światowej ona była jak gdyby ułomna, bo uznawana przez państwa centralne oraz państwa neutralne. Ale ich było w sumie kilkanaście, jeżeli nie powyżej 20, które uznały niepodległość tego państwa polskiego, czyli Królestwa Polskiego. Jak już się kończyła I wojna światowa, no to gdyby podkreślić, zaakcentować to, Rada Regencyjna 7 listopada wydała dekret o niepodległości państwa polskiego. Nie listopada, nie października. Natomiast, no i ona wystąpiła jako ta Rada Regencyjna, wystąpiła do Prus o uwolnienie marszałka Piłsudskiego, który siedział w Magdeburgu, a ponieważ no, mieli te dobre relacje z tymi Prusami, między innymi poprzez taki znany ród Kwileckich, były prowadzone te rozmowy z tym Besselerem i w ogóle Niemcami, no i w końcu tego Piłsudskiego wypuścili. On przyjechał a był to człowiek bardzo popularny i znany w środowiskach reprezentujących te kręgi lewicowe, ale mający bardzo duże poparcie, no więc postanowiono jemu przekazać władzę nad wojskiem. Zresztą taka była umowa z nim od samego początku, od kiedy powstała tylko Rada Regencyjna. To cały czas była o tym mowa, że władzę nad wojskiem przejmie Piłsudski, pomimo tego, że w międzyczasie ktoś tam był, na przykład inny, powołany jakąś tam funkcję. I Królestwo Polskie powstało. To było państwo, które normalnie funkcjonowało, mające własny aparat administracyjny, sądowniczy, szkolnictwo i wojsko. To, co było najważniejsze, miała armię. I nad tą armię, zwierzchnictwo nad tą armią
Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu. Bo nad czym miałaby mu przekazać? To nie był symbol, to było przekazanie władzy nad tą armią. No niestety, można tylko spekulować z jakich przyczyn Piłsudski poszedł w inną stronę. 17 listopada powołał rząd lewicowy Jędrzeja Muraczewskiego, nazywając rządem Ludowej Republiki. No i ten rząd Ludowej Republiki, w przeciwieństwie do Rady Regencyjnej, która miała uznanie tam kilkunastu, może jak powiedziałem, 20 państw, miał uznanie tylko jednego państwa, Niemiec. Nikt inny nie uznał tego tworu. Jeżeli w tej chwili świętujemy to stulecie odzyskania niepodległości, my żeśmy rozpoczęli to świętowanie od 27 października 17 roku, no bo wtedy nastąpiła ta intronizacja, czyli ten formalny początek tej państwowości. Tutaj gdzieś mam takie nawet, na to później, jakieś tam informacje na ten temat. I to Królestwo Polskie, można by powiedzieć, istniało formalnie, bo w świat poszedł komunikat o tym państwie ludowym jakimś tam, utworzonym przez Piłsudskiego, chociaż jeszcze przez nikogo wtedy nie uznawanym. Później powstał rząd Daszyńskiego i dopiero ten Paderewskiego, który był jakoś honorowany. Ale do czasów rządu Daszyńskiego to wszystkie dokumenty w Polsce wydawane były zresztą na formularzach Królestwa Polskie. To była właśnie ta śmieszność i ironia losu, że tutaj prawie komunistyczna władza Jędrzejewskiego wydaje na blankietach i podpisuje się pod pieczęciami, bo nie było innych jeszcze, Królestwa Polskiego. To zresztą świetnie opisał Radę Regencyjną tutaj nasz wrocławski profesor Winnicki. Jedna jedyna książka, jaka się na ten temat ukazała, my żeśmy zresztą przyczynili się do wydania, ponieważ pan profesor napisał to pod koniec komuny, ukazała się chyba w 89 lub 90 roku w formie takiej powielaczowej. No i namówiliśmy pana profesora do przeredagowania i wydania tej książki, no i ona się ukazała. To jest jedyna praca, jaka jest na temat Rady Regencyjnej. Polska historiografia się tym nie chciała zająć, natomiast był to istotny, najistotniejszy element odradzającego się państwa. Królestwo Polskie. No, w okresie międzywojennym istniało szereg różnych organizacji monarchistycznych, partii politycznych, które uczestniczyły w wyborach parlamentarnych, mieli posłów, byli wśród w tym gronie oficerowie, byli dyplomaci, byli rektorzy uczelni, profesorowie, przemysłowcy. Natomiast nie było klimatu. Jak były w Polsce, chyba w tym kierunku zmierza obecna sytuacja również, w tej Polsce międzywojennej wybory, każdym wyborom towarzyszyły bojówki. Największe, najbardziej zorganizowane miał PPS. I oczywiście inne partie też miały bojówki. Jak był jakiś wiec wyborczy, to polegał na tym, że najpierw się spinały bojówki, czyja będzie sala, nie? No i taka była dosyć śmieszna sytuacja, że jak monarchiści organizowali, to bojówki wszystkich innych partii były przeciwko monarchistom. No i te wybory nie wypadały, te kolejne wybory nie wypadały pomyślnie dla organizacji monarchistycznych, aż po zamachu majowym, w moim przekonaniu drugim zamachu Piłsudskiego. Bo ten pierwszy to był właśnie z tego 18 roku, kiedy on obalił swoją decyzją Królestwo Polskie, wprowadzając, obalił, nie mając żadnego
nie mając żadnej legitymacji do tego, bo to była jego decyzja. Przecież tam nie było żadnego Sejmu, nie było żadnego porozumienia partii politycznych, stronnictwa, jak było przed powstaniem Rady Regencyjnej. To zaprzysiężenie w katedrze Rady Regencyjnej, w tym uczestniczyli nie tylko dyplomaci międzynarodowi, ale przedstawiciele praktycznie oprócz endecji całego spektrum politycznego ówczesnej polskiej polityki. Piłsudski dokonał zamachu stanu jednoosobowo. Pytanie, czy nie było innego wyjścia? Być może tak. Musimy pamiętać, że przed Polską stała ta wojna z bolszewikami, ona była nieunikniona. A pierwszą wojnę światową wygrali masoni. To oni dzierżyli władzę w Europie. Pomogli nam Francuzi. I gdyby od rewolucji francuskiej Francją rządzi masoneria. I gdyby nie ta pomoc, być może z tym się musiał liczyć Piłsudski, nie wiem. Tego nie jestem w stanie, że tak powiem, zgodnie z własnym sumieniem, a nie ma na ten temat wiedzy, rozstrzygnąć. Natomiast później mógł, po 25 roku, mógł do tej idei powrócić. Nie było niczego, co by go, co mogło mu przeszkodzić. Miał autorytet oraz sytuację międzynarodową, skoro pozwolił sobie na taki luksus, żeby zawrzeć układ z faszystowskimi Niemcami oraz z bolszewicką Rosją, więc nie mógłby mu ktokolwiek przeszkodzić w tym, żeby Polska stała się monarchią. No niestety tego nie dokonał. Były próby w okresie tak zwanego rządu londyńskiego restauracji monarchii, że Polska po wojnie odrodzi się jako monarchia. No i to było rozważane tam na rozmowach gabinetowych, popierał to również Sikorski. Był nawet, królem miał być brat ówczesnego króla Anglii. Nie pamiętam, który tam to Jerzy był, który podobnie jak Sikorski zginął w katastrofie lotniczej. I ta koncepcja w tym momencie upadła. I podobnie jak Sikorski, ta sprawa do dzisiaj nie jest wyjaśniona. Dlaczego on uderzył w tą skałę, a nie powinien. Po wojnie ten ruch monarchistyczny jak gdyby zapoczątkował Artur Górski, powołujący Związek Klub Zachowawczo-Monarchistyczny oraz taki pan Wierzchowski na Śląsku w Sosnowcu, który tam powołał partię monarchistów. A przy czym ta inicjatywa pana Wierzchowskiego, to ona bardziej zaszkodziła idei niż jej pomogła. Natomiast Artur się później z tego wycofał. Ja byłem członkiem tego, będąc jeszcze za granicą, tego stowarzyszenia. Później Artur się wycofał, przeszedł do tak zwanej Realpolitik i jak powstała Konfederacja Spiska w 2006 roku, zaprosiłem Artura, tym razem tutaj do mnie, do Ratowic. Bywał kiedyś poprzednio u mnie w Niemczech, wiele razy w Kolonii. No i chciałem go namówić do tego, żeby poparł ideę Konfederacji. No, gdzie on pozostaje w duchu monarchistą, ale w takim życiu politycznym jak gdyby stracił wiarę w możliwość powodzenia tej idei. Pamiętam, mamy jakąś tam rozbiorową, którą żeśmy przeszli, Rada Regencyjna, też już to mieliśmy o tym. To jeszcze właśnie pokazane, bo jak to Królestwo Polskie to jest ten najciemniejszy kolor, czyli trzeba, i to było serce, jądro
polskie. To, co było na wschód od Bugu, tam stopień ludności polskiej, w zależności od regionu, ale generalnie wahał się pomiędzy 3 i 5, jeśli chodzi o całą ludność wschodnią. Ona się, ta relacja poprawiły się po wojnie poprzez kolonizację w znacznym stopniu. Natomiast no, to, co walczyło z bolszewikami, to jest ten w dalszym ciągu to, czym dysponowała Rada Regencyjna i Królestwo Polskie. No i dlaczego monarchia? Ja tutaj państwo to organizacja. I to jako państwo, jako działaczom politycznym bym sugerował tak sobie dokładnie zapamiętać. Nie jakieś idee, nie jakieś tam, czy to będzie liberalna, czy ludowa, czy demokratyczna, czy jakaś. To jest organizacja. A organizacja musi być sprawna. I to jest istota. Jeżeli organizacja jest sprawna, jest sprawne państwo. A ta najprostsza, najskuteczniejsza, najtańsza organizacja państwa to jest w układzie tym monarchicznym. Można byłoby jeszcze wiele o tym mówić, dlaczego, ale to może w dyskusji. Jak dojść do tej monarchii, ponieważ no, w moim przekonaniu, o ile zostałem jakoś tak w dzieciństwie ukształtowany w sensie ideowym, to później rozważając, czytając, rozmyślając na ten temat, właśnie do takich przekonań doszedłem, że coś, co jest proste, jasne, przejrzyste, nieskomplikowane, funkcjonuje najlepiej. I taką jest monarchia. Jak w tej sytuacji, jaką mamy, żeby do niej dojść? To musi być struktura polityczna, i celem jest wprowadzenie do Sejmu, zorganizowanie frakcji parlamentarnej, zmiana konstytucji i później na końcu elekcja króla, który dałby początek nowej dynastii. W moim przekonaniu taka jest jak gdyby kolej rzeczy, która może należałoby być świadomym, jaka powinna być kolej rzeczy, żeby móc zrealizować ten problem. Bo bardzo często jest to od tego ostatniego, od założenia dynastii, od pytania, a kto będzie królem? Proszę Państwa, nie jest w tej chwili, wierzcie mi, rozstrzygające ani decydujące o tym, czy będzie w Polsce monarchia przywrócona, restaurowana. Ponieważ mamy tego typu przykłady na przykład Rumunii, gdzie jest dynastia, społeczeństwo bardzo mocno to popiera. Są mocne struktury. Słuchajcie, coś tutaj chyba. Tak, już uwaliłem, tak? Nie, dobrze, jest tak? Chyba. I jest. I pomimo tego, że w wielu innych krajach, takim jak na przykład Serbia, gdzie to poparcie dla tej monarchii jest duże, nie można przebić się, ponieważ nie ma struktur, nie ma frakcji parlamentarnej, które mogłyby doprowadzić do zmiany ustroju. Konfederacja Spiska zakłada zmianę ustroju, my mamy to wpisane w nasz statut, naszym celem jest zmiana ustroju w Polsce. I to zostało przez sąd zarejestrowane. No i to jest jakiś tam pierwszy mały kroczek formalny, który może dopiero doprowadzić do tych następnych działań, żeby móc tą ideę urzeczywistnić. To ja może tyle, jeśli chodzi o to, co jest takie realne w znaczeniu historycznym i politycznym, ponieważ dyskusja na temat monarchii bez pokazania korzeni podstaw państwa w naszej sytuacji, bo
każdy kraj ma jakąś własną specyfikę, inaczej na ten temat rozmawiałoby się we Francji, czy w Austrii, gdzie, czyli w każdym kraju, gdzie istnieje w dalszym ciągu ta narodowa dynastia. W Polsce tego nie ma i my musimy pokazać fundamenty naszej państwowości, żeby udowodnić, że jest to istotne, jak znaczące było dla państwa. Dziękuję. Okay. Dziękuję bardzo.